Justyna Żyła i jej były mąż wielokrotnie po rozwodzie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat nieudanego związku i tego, co działo się po nim. Tym razem była partnerka skoczka zaskoczyła swoją wypowiedzią pod postem męża. Justyna Żyła niezmiernie chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Zazwyczaj jej słowa pojawiają się w opisie do jej zdjęć czy nagrań. Jednak nie tym razem. Teraz celebrytka postanowiła zainteresować się nowym postem jej byłego męża. Jej słowa przykuły uwagę internautów. Justyna Żyła zwróciła uwagę na zdjęcie byłego męża dzisiaj w sobotnie popołudnie. Piotr Żyła zamieścił w mediach społecznościowych nowe zdjęcie. Widać na nim uśmiechniętego skoczka z polskiej kadry narciarskiej, siedzącego na zielonej trawie. Podpis do zdjęcia zwrócił uwagę na to, czym podczas wolnych dni zajmuje się skoczek. Sobota przemyśleń Piotra. W przyszłą sobotę może pomyślę. Miłego weekendu, napisał pod zdjęciem. Justyna Żyła natychmiast zareagowała na słowa swojego byłego męża. Jednak widoczne były one tylko przez kilka minut pod nowym postem skoczka. Nie wiadomo, kto skasował wpis. Internauci, którzy na bieżąco śledzili, co dzieje się w mediach społecznościowych skoczka, wiedzieli go, a dla wszystkich, którzy nie mieli tej okazji go zobaczyć, zrobili zdjęcia, by pamiętać, jak Justyna Żyła skomentowała post męża. Justyna Żyła ma pomysł dla Piotra. No, dobre, może byś pomyślał, jak relacje z dziećmi naprawić, napisała Justyna Żyła pod nowym zdjęciem byłego męża. To właśnie te słowa już po kilku minutach zostały usunięte. Uważni internauci wciąż zastanawiają się, dlaczego Justyna Żyła wycofała się ze swoich słów. Nieustannie pojawiają się nowe komentarze w odniesieniu do sytuacji. Pod zdjęciem Piotra Żyły już zostały zamieszczone nawet screeny ze słowami byłej partnerki skoczka. Dwa. Powrót do szkół przełożony? Rodzice powinni wiedzieć, poważne zmiany w konkretnych placówkach. 3. Pani Justyno, jednak ludzie stoją murem za normalnym człowiekiem i głupio się zrobiło, co? Napisała jedna z internautek, gdy wpis Justyny Żyły został już usunięty. Fotografia Piotr Żyła / Facebook źródło, Facebook.